Jakub Rećko, witam Państwa w kolejnym programie Telewizji Biskupiec. Po raz kolejny znajdujemy się w budynku Biskupieckiego Domu Kultury, gdzie jeszcze kilkadziesiąt minut temu odbywał się spektakl, który można powiedzieć, no na pewno w najbliższym czasie pewnie stanie się no, nie lada hitem, jeśli chodzi właśnie o teatr Na Przekór, który właśnie przygotował takie oto widowisko tutaj w Biskupieckim Domu Kultury. Mieliśmy możliwość obejrzenia spektaklu Baśń o Najpiękniejszej i dzisiaj moim gościem tutaj w studiu jest pani Magdalena Pąk, która była reżyserką i scenarzystką tego przedsięwzięcia. Witam. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym zapytać, bo była możliwość już porozmawiania z widownią bezpośrednio po spektaklu. Jakie były te pierwsze recenzje, pierwsze wrażenia? Wiele osób mówiło mi, że poczuło, że to ważny temat, że dotyczy widzów, którzy właśnie do mnie podchodzili, że to o nas, że to o mnie, że się wzruszyłem. Takie pozytywne. Skąd inspiracja, skąd pomysł na akurat taki spektakl, na taką tematykę, na takie rozwiązania? Tak jakoś przyszedł do mnie ten pomysł i nie chciał się odczepić. Cały czas miałam taki zamysł, takie marzenie, żeby stworzyć spektakl, który będzie mówić o komunikacji, o granicach. Więc sporo ten temat czytałam, podsłuchiwałam różne rozmowy, czytałam różne teksty, słuchałam historii ludzi i jakoś mi się to skojarzyło z baśnią o Królewnie Śnieżce. A co tak, można powiedzieć, najbardziej przyczyniło się do tego, żeby właśnie kolejną taką sztukę, taki spektakl przygotować, bo z tego co wiem, to było takie jedno przedsięwzięcie, które was do tego skłoniło, żeby właśnie w tym kierunku pójść. Pomysł w spektaklu już był i on jakoś tam się ewoluował, zmieniał. I w pewnym momencie udało nam się wziąć udział w warsztatach, nie warsztatach, tylko w takim projekcie Teatru Jaracza, w ramach którego dostaliśmy opiekę mistrza w osobie Natalii Sołtysik, reżyserki, filmoznawczyni, instruktorki teatralnej. Natalia przyjechała do nas z Warszawy na dwa weekendy, nawet więcej niż weekendy, i mieliśmy z nią warsztaty. Na tych warsztatach było bardzo dużo rozmów związanych z pogłębianiem postaci. Czyli Natalia przyszła już na pewien etap pracy nad spektaklem i pomogła nam jakby zgłębić postaci, zgłębić ideę tego spektaklu. I to były warsztaty bardzo mocne, tak mówili aktorzy, mocne dla nich, dla nas wszystkich, ale które dużo dały temu spektaklowi, bo tak naprawdę teraz wszyscy wiedzieli, co grają, o czym mówią, co chcą powiedzieć, kim są na tej scenie. A o czym opowiada ten spektakl? No wiadomo, że każdy gdzieś znajdzie swoją jakąś też interpretację poszczególnych scen, poszczególnych czasami dialogów, które nawet padały. Wiadomo, że tam też różne inspiracje, przede wszystkim życiowe, tak, czerpane. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby go zobaczyć, no to dlatego właśnie powiedzmy troszkę tak, żeby zachęcić widzów, którzy dzisiaj nie mieli okazji zobaczyć. Ja mam nadzieję, że to jest spektakl, który nie jest tylko o jednej rzeczy, który nie mówi tylko o jednym temacie. Myślę, że wiele osób odnajdzie w nim siebie. Ten spektakl częściowo, taka zapowiedź tego spektaklu była już pokazywana publiczności, małej co prawda publiczności, ale jednak była. I wtedy, co było ciekawe, wypowiadały się osoby zarówno dojrzałe, jak i młodzi ludzie. I oni, jedni i drudzy, odnajdywali tam siebie. Można powiedzieć, że jest to spektakl, który mówi o tym, jak jesteśmy traktowani przez innych, jak traktujemy siebie, w jakich sytuacjach jesteśmy postawiani w życiu, tak? To tutaj akurat jest opowieść o dziewczynie, która przychodzi do nowej pracy. I wiadomo, każdy z nas ma różne doświadczenia w takich sytuacjach. No, żeby nie powiedzieć wszystkiego, no, to jest spektakl i o stawianiu granic, i o tym, jak się komunikujemy z innymi ludźmi. Tak myślę.
Pomówmy też na temat samej obsady, tak? Bo żebym tutaj nikogo nie pominął. Pani Bogumiła Kacprzycka, Ewa Kozioł, Wioletta Szapiel, Anna Siekierska, Magdalena Roicka, Teresa Więckiewicz, Anna Rydel, Adam Kosuń i tutaj jako suflerka i asystentka reżysera Barbara Zajączkowska. Oczywiście dobry duch tego projektu Natalia Sołtysik i oczywiście pani, jak się pani współpracowało właśnie przy tworzeniu tego spektaklu? Bo na pewno to też nie jest łatwe, bo nie mówimy o grupie, która na stałe pracuje w jakimś właśnie budynku kultury, która zajmuje się tylko i wyłącznie tym, mówimy o osobach, które mają swoje normalne, codzienne życie. Tak, i to jest bardzo trudne z jednej strony, bo to jest trochę wyścig z czasem i my bardzo mocno doświadczaliśmy tego, że to jest wyścig z czasem, że tego czasu jest za mało, żeby zgłębić jakąś postać, żeby dłużej pobyć z daną sceną. No, potrzebny jest czas, a go nie mieliśmy. Mieliśmy go bardzo mało. Spotykamy się raz w tygodniu na 2 godziny, ale też z drugiej strony właśnie to, że ci ludzie to nie są zawodowi aktorzy, ale ważna jest dla nich ta pasja i to, że oni tak bardzo chcieli, że rzeczywiście po swojej pracy przybiegali tutaj, niektórzy prosto z pracy wbiegali na próbę i byli, i chcieli, i mieli to taki głód grania, to też bardzo dużo dobrego dało temu spektaklowi. I to nie jest tak, że ja dałam tym aktorom role, które oni później mieli wypowiedzieć. Oni bardzo dużo od siebie dali tym postaciom, dużo dali ruchowi scenicznemu, tak? To często jest ich pomysł. Ja też bardzo często pytałam, a jak ty to czujesz? Jak według ciebie to powinno być? I oni to mogli, jakby dostawali taką przestrzeń, że mogli też to wprowadzać. To jest zespół ludzi bardzo zaangażowanych, ambitnych, takich, dla których rzeczywiście to jest pasja. Tutaj możemy mówić właśnie o premierze, tej wielkiej premierze, jeśli chodzi o Biskupiec, ale macie przed sobą kolejne występy. W najbliższym tygodniu będzie okazja was zobaczyć w Teatrze Jaracza. Proszę powiedzieć troszkę więcej, zdradzić troszkę szczegółów. Będziemy grać w Teatrze Jaracza 7 grudnia o godzinie 19. Będziemy grać w ramach imprezy, która się nazywa Teatralne Mikołajki. I jest to finał właśnie projektu, w którym uczestniczyliśmy. Mówimy o Teatrze Jaracza, ale rozumiem, że na pewno tutaj jeszcze po raz kolejny wystąpicie, chociażby ze względu na fakt, że te bilety, wejściówki, które były przewidziane akurat na dzisiejszy dzień, bardzo szybko się rozeszły. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało, że te bilety tak szybko się rozeszły. Jeżeli publiczność biskupiecka będzie chciała, to myślę, że w styczniu jesteśmy gotowi grać. To zawsze jest bardzo fajne, jeżeli możemy po tak długiej, ciężkiej pracy wielomiesięcznej zagrać spektakl nie raz, nie dwa, tylko więcej razy. Także bardzo chętnie. Miałem okazję obserwować panią w reżyserce w trakcie, kiedy tutaj aktorzy występowali na scenie. Jak pani się podobał ten spektakl? Bo wiadomo, że trochę inaczej jest to, kiedy właśnie są próby, kiedy jest możliwość zawsze tego, żeby coś powtórzyć, coś poprawić, a tutaj już mamy ten taki żywy twór i już aktorzy zostają sami na scenie i oni mają do odegrania swoje role i oczywiście jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością. Jak pani to ocenia? Myślę, że zagrali świetnie. Ja się zawsze tak denerwuję i to już jest standard, że się denerwuję. Natomiast nie dlatego, że nie ufam aktorom, ale to tak chyba po prostu jest. Ja sobie powtarzam, że już zrobiłam wszystko, co mogłam do tej pory. Kiedy wybija godzina W, to po prostu oddaję już to im i tylko trzymam kciuki. Czasami sobie coś tam szepnę, głośniej, szybciej, wolniej, ale to już takie moje. Wy macie za sobą, no można powiedzieć, intensywny rok, tak, jeśli chodzi o różnego rodzaju aktywności. Jaki ten rok z waszej perspektywy był? Bo podejrzewam, że był bardzo twórczy. Ten rok był bardzo pod znakiem jeszcze poprzedniego spektaklu Zaginionej, którą graliśmy wiele razy. I potem w pewnym momencie stwierdziliśmy, że już koniec Zaginionej, bierzemy się za ten nowy spektakl. Było dużo pracy, dużo zmian. Ja nie wiem, ile razy zmieniałam scenariusz i wracałam do poprzednich pomysłów, także to było dużo pracy nad tym spektaklem. W międzyczasie wystąpiliśmy też z wierszami Wisławy Szymborskiej w Bibliotece w Biskupcu na zaproszenie pani Alicji Terech. Tam był bardzo taki krótki montaż poetycki. Było też spotkanie w Domu Kultury organizowane przez panią Anię Giżewską dotyczące Agnieszki Osieckiej, gdzie aktorki tego teatru też wzięły udział w czytaniu wierszy Osieckiej.
A tak poza tym praca nad spektaklem, warsztaty teatralne z Natalią Sołtysik, które bardzo dużo czasu zajęły i były bardzo takie intensywne. Dzisiaj była okazja, żeby ze sceny powiedzieć, podziękować niektórym osobom. Komu mogłaby Pani właśnie podziękować za pomoc, chociażby przy realizacji tego spektaklu? To jest bardzo długa lista osób i instytucji, głównie Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. Tu mam ogromne wsparcie. To jest przepiękny budynek, piękna scena, która daje dużo możliwości nam, aktorom. Jest zawsze duża życzliwość do tego, żebyśmy się spotkali w innym terminie na próbie, tak? Jest zawsze wszystko przygotowane. Oprócz tego mamy pracowników do dyspozycji, że tak powiem, którzy nas wspierają tutaj i udźwiękowieniem, i plakatami, i światłem. Także Centrum Kultury, Turystyki i Sportu jak najbardziej. Tak jak dziękowałam dzisiaj mieszkańcom Biskupca, to jest naprawdę piękne, że jest takie zaufanie. To, że te bilety tak szybko się zostały, te wejściówki zostały wykupione, tak? To tylko oznacza, że jest do nas wielkie zaufanie. I bardzo dziękujemy mieszkańcom Biskupca, że tak po prostu, tak naprawdę trochę w ciemno przychodzą, są tutaj, oglądają nas i nie boją się też podejść i powiedzieć kilka słów. To jest bardzo ważne dla nas, taka informacja zwrotna. No w końcu gramy po to, żebyśmy mieli tą interakcję z widzami. Myślę, że też powinnam i bardzo dziękuję Natalii, tak jak dziękowałam ze sceny, której wiara w ten spektakl od początku, od pierwszego jej przeczytania tego tekstu dała mi takie wsparcie i poczucie, że nie jestem z tym sama w swoich wątpliwościach, bo przychodzi taki moment w pracy nad spektaklem, kiedy jest duża wątpliwość, taki kryzys. Ja zaobserwowałam to, pracując nad innymi spektaklami, że tak zawsze się dzieje. Ale czasami ciężko wyjść z tego kryzysu w samotności. I wiara Natalii w ten spektakl, jej taka energia i świetne relacje, które stworzyła z nami tutaj, bardzo pomogły. Ja muszę też powiedzieć, że bardzo dziękuję swojej rodzinie i moim partnerowi, który naprawdę wiele godzin musiał słuchać o tym spektaklu i trochę ćwiczyłam w domu na nim, że tak powiem, niektóre sceny. Więc i bez tej takiej poczucia, że mam z kim o tym porozmawiać, że ktoś chce tego słuchać, to pewnie trudno by mi było. No i zespół. Ogromne podziękowanie dla zespołu, który mimo, że po raz trzeci czy czwarty przynoszę zmieniony scenariusz, mówi tak. To jest piękne. Wiemy już o tym, że właśnie 7 grudnia Teatralne Mikołajki w Teatrze Jaracza. Jakie też kolejne plany, może pomysły na to, co będziecie robili jako teatr na przekór? Plany. Myślę, że musimy troszkę odpocząć. Na pewno chcielibyśmy zagrać jeszcze kilka razy ten spektakl. No i pewnie później pracować nad czymś nowym. Ale co to będzie, jeszcze nie wiem. Czyli takie szczegółowe informacje oczywiście na facebookowym profilu Teatru na Przekór. Tak, nasz profil działa całkiem prężnie, także tam będziemy informować, że mamy coś nowego. Zatem my oczywiście jako Telewizja Biskupiec serdecznie zachęcamy do tego, żeby chociażby tego 7 grudnia udać się do Teatru Jaracza, żeby obejrzeć spektakl, samemu ocenić, jak prezentuje się teatr na przekór. Oczywiście serdecznie też dziękuję Pani za obecność. Oczywiście naszym gościem dzisiaj była Pani Magdalena Pąk, reżyser i scenarzysta spektaklu o tytule Baśń o najpiękniejszej. Dziękuję bardzo. My oczywiście Państwa zachęcamy do tego, żeby na bieżąco śledzić informacje na profilu facebookowym Centrum Kultury, Turystyki i Sportu Biskupiec, krajobraz pełen możliwości, biskupiec.pl i do tego, żeby na bieżąco oglądać informacje serwowane przez Telewizję Biskupiec. Jakub Rećko, do zobaczenia.